bardzo trudny temat. Jeżeli ktoś się zagubi na pustyni, to ma szansę znaleźć drogę do źródła tylko pod warunkiem, że wie, gdzie to źródło jest. Ale to nie wystarcza, bo należy jeszcze wiedzieć, gdzie się samemu jest, bo jak się nie wie, gdzie się jest na pustyni, nawet jak się ma mapę i na tej mapie jest zaznaczona pustynia, ale jak się nie wie, gdzie się jest na tej pustyni, gdzie jest to miejsce na mapie, to nie wiadomo, w którym kierunku iść. Ale jeżeli się ma mapę, jeżeli się ma, wie się, gdzie jest ta pustynia i się wie, gdzie się jest, to trzeba jeszcze wiedzieć, w którym kierunku należy pójść. I to są te trzy podstawowe zasady, żeby gdziekolwiek trafić. Jest jeszcze czwarta zasada, bo pustynia to jest pusto. Jest czwarta zasada, że jeżeli człowiek się zagubi, dajmy na to w takim lesie, to jeszcze ma znać drogę, którą należy wybrać. I tu, kochani, przypomina mi się pewna historia o kobiecie, która się zagubiła. Zagubiła się i nie mogła się znaleźć, bo się zagubiła we własnych myślach. I to jest możliwe. Kobieta jest w stanie zagubić się we własnych myślach jak igła w stogu ściana. I nic nie pomoże, jeżeli taka kobieta będzie miała mapę, jeżeli będzie miała GPS-a, jeżeli będzie wiedziała nawet, gdzie się znajduje, adres dokładny, ale jeżeli się zagubi we własnych myślach, to nie ma szansy odnaleźć siebie i trafić do celu. Dlatego, kochani, panowie, pamiętajcie, kobiecie należy nie tylko dać mapę, nie tylko GPS-a, nie tylko baterie do tego GPS-a, ma być naładowany, ale kobiecie należy również wskazać drogę. I to jest wasze zadanie, drodzy panowie.